Witajcie kochani, z tej strony Horsebuster. W tym odcinku ma ogłoszenie parafialne na początek, mianowicie w niedzielę o godzinie 18 będą odcinki Agrar Simulator 2013, a w środy o godzinie 16, nie, o godzinie 18 w środy będą odcinki Battlefield 4. W tym odcinku pokażę wam, jak postawić traktor na koła. Używamy tej czerwonej beleczki, która, no na końcu odcinku pokażę wam, gdzie ona się znajduje, chociaż kiedyś wam już pokazywałem. No i teraz kombajnem, nawet kombajnem możemy stawić traktor na koła, jeśli nie mamy dwóch traktorów. Popatrzcie, tylko że tutaj o tą balustradę, czy jak to tam się nazywa na drodze, widzicie po lewej stronie, header nam się zablokował i ciężko nam jest tak ruszyć porządnie. I ciężko nam jest ten traktor postawić na kółka. No tutaj, no będziemy musieli wycofać i trochę się pomęczyć z tym traktorkiem. No to jest tak teraz nieprofesjonalnie wam pokazuję właśnie, jak to się robi, ale wy sobie do tego dojdziecie, jak ten traktor postawić. Nie trzeba kupować nowego traktoru, można ten postawić, bo ja zawsze kupowałem nowy, ale teraz się nauczyłem, jak postawić traktor na koła. Jeśli się nie dało. Jakby od w ogóle odwrócony do góry nogami. No i już stoi ten traktorek i jakoś daliśmy radę, prawda? No i sobie stoi. Odłączamy wałeczek czerwony. No, nawet w kombajnie ma podłączenie. No, a tu traktorem drugim możemy łatwiej, dużo łatwiej postawić taki traktor na koła i już jest lepiej. No, i nasz pracownik już tu próbuje coś walczyć. Próbuje jechać. No, a ten wałeczek znajduje się tutaj, obok tutaj tej gnojowni. Tutaj możemy napełnić gnojówkę i tutaj leży ten wałeczek. Przynajmniej na mojej mapie, nie wiem, u was poszukajcie, ale też on znajduje się w sklepie. No to dobra, dzięki za uwagę. Pamiętajcie, odcinki Agrar Simulator niedziela, godzina 18 od następnego tygodnia, a Battlefield 4 w środę o godzinie 18. Pozdrawiam, cześć! I klikamy z powrotem w ten prysznic, na prysznic. No, ja mam pełną przyczepę, ale pełnej przyczepy nie kupujcie, bo to byście musieli...